Powiększenie, Łukasz Chybiński, dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Filip Gryko, przewodniczący Klubu Zielona, razem jest w naszym studiu. Dzień dobry, witam. Dzień dobry, witam Państwa. O terenach zielonych będziemy rozmawiać, trochę o konkursach internetowych, które pojawiają się na portalach społecznościowych, i o uprawianiu polityki na działkach zielonych, bo Zielona Góra ostatnio żyje tymi zielonymi tematami. Mamy ich w mieście bardzo dużo. Część rzeczywiście potrzebnych, część no można śmiało wycinać. Ja nie będę tego ukrywał, że te tereny, które rzeczywiście są do wycięcia, łatwo można to stwierdzić. Trzeba ciąć, trzeba budować i miasto trzeba rozwijać, ale nie ja o tym decyduję, decyduje o tym prezydent, decydują o tym radni i muszą wsłuchiwać się w głos mieszkańców. I zacznijmy od tego nieszczęścia, które się stało na osiedlu Braniborskim. Mówię nieszczęścia, bo tak do tego podchodzą mieszkańcy. W Pana opinii tam trzeba było ciąć, trzeba było wycinać te drzewa? Znaczy trzeba wrócić do, jakby do podstaw całej tej sytuacji, ponieważ miasto w 93 roku przekazało tą działkę dla Uniwersytetu Zielonogórskiego pod planetarium, tak? I tam miał być, pierwotnie też miał być tam budynek dydaktyczny, też wiązałoby to się z wycinką, ale przekazaliśmy ten teren. Wcześniej było bodajże jakimś tam terenem zielonym parkiem, tak? Także też trzeba pamiętać, że kiedyś on był zagospodarowany, były tam jakieś ładne ławeczki i fajnie to rzeczywiście wyglądało. Przez ostatnie tam, nie wiem, kilkanaście lat ten teren rzeczywiście służył jako, nie wiem, taki element pseudo zielony w okolicach osiedla. W rzeczywistości wiadomo, że tam większość ludzi wychodziło z pieskami i troszeczkę tam było różnych nieczystości. No parkiem na pewno nikt by tego nie nazwał. Parkiem by to nie nazwał, bo to dużo tam było strasznie brudów i elementów jakichś, no takich troszeczkę, no nieprzyzwoitych w tym miejscu, tak? Czyli myślę o butelkach, o śmieciach i tak dalej. No nie było też infrastruktury, nie było ławek, no, lamp, tak, ścieżek. Jakby dziki, ten teren, trzeba pamiętać o tym, że ten teren został sprzedany przez Uniwersytet Zielonogórski bodajże prawie rok temu prywatnej osobie, prywatnemu inwestorowi. Wystąpił on o warunki zabudowy, oparł się o przepisy planowania przestrzennego i miasto praktycznie nie mogło mu odmówić tych warunków zabudowy. Uzyskał te warunki, na podstawie tych warunków wystąpił o wycinkę i rozpoczął wycinkę. Pytanie jest tylko, czy on tą wycinkę rozpoczął zgodnie z literą prawa, tak? Bo co do tego, że Urząd Miasta wydał decyzję zgodnie z przepisami, to myślę, że chyba nie będzie żadnych wątpliwości, zresztą to się okaże całkiem niedługo, ale pytanie, czy on mógł to robić w tym okresie lęgowym, i to myślę, że to będzie przedmiotem pewnego postępowania, nie wiem, czy w SKO, to już jest w trakcie wyjaśnienia. Panie radny, tak? wiemy, jak ta sytuacja wygląda. Ja dziękuję, że pan ją przypomniał, bo pan też zajmuje się zawodowo sprzedażą gdzieś tam działek, nieruchomości, ogólnie tą branżą, tak więc pan tę wiedzę posiada. Wiele się ostatnio mówi na temat uprawiania polityki właśnie na tych terenach zielonych, i teraz pamiętam sesję Rady Miasta, nadzwyczajną sesję, na której prezydent Janusz Kubicki zerka w stronę radnych Prawa i Sprawiedliwości i mówi o tym, że wy kiedyś chcieliście w tym miejscu wycinać drzewa, teraz tam się przypinacie łańcuchami i stajecie na czele obrońców. Pan ten głos poparł, pan i pan Robert Górski. Też w ratuszu w tym tygodniu mówiliście otwarcie o tym. Pan Robert Górski przed naszą kamerą powiedział otwarcie o tym, że Jacek Budziński w 2011 roku bodajże, jeżeli się mylę, proszę mnie poprawić, chciał wycinać tam drzewa i budować parking, a teraz broni tych terenów. Obłuda, padały takie hasła, żenada, padały takie hasła pod adresem PiS-u. Powiem tak, należy pamiętać, że też jest pewna sytuacja polityczna na dzień dzisiejszy. Jesteśmy w roku, w którym będą odbywały się wybory do parlamentu. Za parę dni wybory na prezydenta państwa. I myślę, że partie polityczne, a w tym szczególnie PiS, no, przeszedł do ofensywy, tak? I nie ma co ukrywać, że chce zbić pewien kapitał polityczny. I między innymi też na protestach, nie mówię, że na innych tematach nie, ponieważ robi konferencje, coś chcą pokazać, że są inni, że starają się, że chcą coś zrobić, tak? Ale na dzień dzisiejszy widać ich najmocniej na protestach mieszkańców, choćby w kwestii ulicy Braniborskiej. Ja troszeczkę przyniosłem tu ze sobą takiej papierologii albo makulatury. I na tej makulaturze mam mniej więcej to, o czym mówił Robert Górski u Państwa na antenie. Chodzi to o sprawę z 2011 roku, kiedy Jacek Budziński na sesji Rady Miasta, tak, czyli jest to wszystko w protokole, najprawdopodobniej też przez Państwa telewizję jest to nagrane, proponował budowę parkingu. Ja na dzień dzisiejszy na moim Facebooku no, tłumaczy się w ten sposób, że miało to być w innych lokalizacjach, gdzieś przy ulicy Braniborskiej, czy w innym lokalizacji. A ja mogę przeczytać króciutko, jak to było sformułowane. Pierwsza to budowa parkingu przy obserwatorium astronomicznym u zbiegu ulic Braniborskiej i Lubuskiej. Jest tam duży, niezagospodarowany plac, który można przekształcić na parking. I teraz proszę Państwa, ja nie wyobrażam się, że jakaś inna działka jest na zbiegu tych ulic czy na krzyżówce. Jest tylko jedna ta działka, o którą teraz toczy się spór. Jak ktoś widział tą działkę i widzi, jak ona jest zagospodarowana, ile tam jest drzew, parę zniknęło, ale mam nadzieję, że zostaną powstrzymana wycinka,
to praktycznie nie jestem w stanie sobie wyobrazić innej możliwości budowy tam parkingu bez wycinki. Zawsze ta wycinka musi istnieć. I teraz ten sam radny, który wcześniej bronił, który chciał wcześniej budować tam parking, jest teraz pierwszym obrońcą tego terenu zielonego. No troszeczkę trzeba trzymać się jakiegoś swojego zdania i no, nie popadać w taki absurd, jakiś taki absurd, tak? Takiego parę absurdu. Ja rozumiem, że są wybory, że to wszystko jest blisko, no, ale no, trzeba trzymać się jakiegoś kręgosłupa moralnego. Chociaż w tym przypadku no, rozumiem, że można walczyć o to, żeby nie powstały tam bloki, tak? Bo jest to teren dla większości mieszkańców no, cenny, tak? No ale może trzeba się opierać o fakty, tak? I nie mówić, że nagle to jest w innym miejscu. Jeżeli wcześniej był pomysł parkingu, rozumiem, że był pomysł parkingu, tak? Ale czemu teraz radny z tego się wycofuje? Panie radny, podobna sytuacja jest w przypadku radnej Bożeny Ronowicz. Ja wczoraj miałem okazję porozmawiać z radną Ronowicz, która na słowa Roberta Górskiego, który stwierdził, że radna Ronowicz przy ulicy Wyspiańskiego, dokładnie w miejscu miasteczka ruchu drogowego, dawnego miasteczka ruchu drogowego, chciała budować szkołę muzyczną, teraz też broni tych terenów. Radna Ronowicz odpowiada, że to pomówienie, to kłamstwa i mówi otwarcie. Z tą sprawą trzeba pójść do sądu. No ja zachęcam panią radną Ronowicz do pójścia do sądu, ponieważ ja też mam tutaj dokumenty przed sobą. Dokładnie są to dokumenty, które Państwowa Szkoła Muzyczna pierwszego i drugiego stopnia wysyłała razem z Radą Rodziców do, po pierwsze, do prezydenta naszego miasta w 2012 roku, ponadto do ministra kultury, a także była na spotkaniu z ówczesnym rektorem Uniwersytetu Zielonogórskiego. I tu też padają zdania, które jasno określają lokalizację, wskazując teren dawnego miasteczka ruchu pomiędzy ulicami Wyspiańskiego i Wazów jako spełniający wymagania dla lokalizacji zespołu szkół muzycznych. Mowa tu jest też o tym, że to super lokalizacja pod względem bliskości do PKS-u i PKP, bo większość młodych ludzi, którzy w tej szkole się uczyli, dojeżdżali najprawdopodobniej komunikacją tego typu. I teraz tak, na tych spotkaniach, o których wcześniej mówiłem, uczestniczyła pani była prezydent radna Ronowicz. I są na to świadkowie, bo te spotkania nie były w gronie dwóch osób w cztery oczy, tylko odbywały się w Urzędzie Miasta, odbywały też się u rektora i też na moją skrzynkę dzień dzisiejszy trafiło oświadczenie byłego rektora Czesława Sękowskiego, który jasno stwierdza, że pani Ronowicz w tej sprawie przychodziła i taka lokalizacja padała i taka propozycja padała i to właśnie Czesław Sękowski, były rektor, proponował, żeby zmienić tą lokalizację na ulicę Prostą, a dzisiaj radna Ronowicz mówi, że to ona proponowała Prostą. Panie radny, wysłuchałem, jest to takie żenujące. Tak? Wysłuchałem jednej strony, wysłuchałem drugiej strony. Cieszę się, że pan przyszedł do naszego studia, bo telewidzowie też mogli wysłuchać jednej i drugiej strony. A czy jakbyśmy się wzięli za podsumowywanie całości, nie wydaje się panu dziwne to, co się dzieje z terenami zielonymi w mieście? Czy w pana opinii jest okej? No, jest Uniwersytet Zielonogórski właścicielem wielu działek różnej jakości. Na jednych rzeczywiście można tworzyć parki, na innych budować jakieś wielorodzinne bloki, czy sprzedawać to pod jakieś inne, nie wiem, usługi czy sklepy, ale jakoś to trzeba uporządkować. Znaczy, uważam, nie mogą co tydzień czy co dwa tygodnie mieszkańcy przychodzić z transparentami do Urzędu Miasta czy ratusza. Ja myślę tak, że przede wszystkim trzeba dać trochę czasu jeszcze, przynajmniej do września, Komisji do Spraw Rewitalizacji Zieleni, ponieważ ta komisja przygotowuje właśnie te tereny cenne przyrodniczo. No Tomasz Nestorowicz mówi, że ta komisja jest niepotrzebna. Znaczy są różne opinie. Wiem, że są pomysły niektórych radnych, że najlepiej, żeby to politycy i stowarzyszenia zasiadały w tej komisji i oni decydowali o wszystkim. Ja uważam, że są po to fachowcy, którzy się na tym znają i którzy są troszeczkę obok tych nacisków politycznych i stworzą pewien plan tej zieleni. Trzeba na to troszeczkę poczekać. Akurat tak to się wszystko złożyło, że jeszcze przed zakończeniem prac tej komisji, a praktycznie miesiąc po ich rozpoczęciu, no, wyszły te sprawy w kwestii zieleni i wycinek. No jest to sytuacja troszkę niewesoła, tak? Ale mam nadzieję, że do września wszystko zostanie uporządkowane, że pewne prace zostaną przedstawione też radnym Rady Miasta. I też trzeba pamiętać o tym, że te osoby, które tworzą tę komisję, w swoich zadaniach mają też konsultacje społeczne. I to nie konsultacje w sensie tylko i wyłącznie ze stowarzyszeniami ekologicznymi, ale także z mieszkańcami okolicznych terenów zielonych. W formie ankiet, w formie zapytania. A czy istnieje, panie radny, bo chciałbym, żeby też telewidzowie mieli jasność, czy istnieje sytuacja, w której zespół ekspertów stwierdza, że na danej działce trzeba wybudować bloki, że tam nie ma wartości przyrodniczych i tak dalej, a mieszkańcy w konsultacjach, w ankietach powiedzą nie. Nie bloki,
Wy jesteście ekspertami, owszem, mówicie jedno, my jesteśmy mieszkańcami, mieszkamy tutaj i chcemy parku. I co wtedy? Co przede wszystkim oni nie mają wskazywać terenów inwestycyjnych, bo to jest jakby rola, myślę, że Komisji Rozwoju, ale także Rady Miasta i władz miasta, jeżeli chodzi o tereny inwestycyjne, gdzie powinno się budować. Oni raczej mają przedstawić tereny, które mają być przyrodniczo cenne i mają być chronione. Także raczej stoją po stronie mieszkańców. Raczej w kierunku mieszkańców i przedstawienia im dokładnej perspektywy, co będzie w którym miejscu chronione i gdzie zostaną zainwestowane pieniądze z Unii Europejskiej, bo też wiadomo, że jest na to 100 milionów złotych, to są duże środki na parki, na rewitalizację tych parków, na odnowę infrastruktury w tych parkach i myślę, że to będzie z korzyścią dla mieszkańców. Wiadomo, że są jeszcze tereny zielone w mieście, ale jeżeli są te tereny zielone w mieście prywatne, no to ciężko, żebyśmy my jako miasto nagle występowali, żeby dany właściciel tam zagospodarował w jakiś sposób, a jeżeli nie zagospodaruje, to od niego odkupimy, no bo dochodzimy do absurdu, że miasto praktycznie zaczęłoby handlować na rynku nieruchomości. Zaczęłoby kupować, przecież wiadomo, że sprzedajemy działki miejskie, a teraz zaczęlibyśmy kupować, no to troszeczkę zamienilibyśmy się w agenta nieruchomości albo w dewelopera. Panie radny, brakuje panu w całej tej dyskusji obecności rektora Zielonogórskiej Uczelni, ogólnie uczelni, która wydawać by się mogło, że schowała głowę w piasek. Znaczy ja mam nadzieję, że rektor stawi się na najbliższej Radzie Miasta, bo taki wniosek do niego ze strony przewodniczącego Rady Miasta, na wniosek mój jako komisji, przewodniczącego Komisji Rozwoju został złożony i przedstawi nam sytuację, po pierwsze, jaka jest na Uniwersytecie Zielonogórskim, bo też chcielibyśmy znać dwie strony medalu. Wiadomo, że łatwo jest powiedzieć, że ktoś coś sprzedaje i czemu sprzedaje. Chcielibyśmy wiedzieć, jak, na jakie te potrzeby idą te pieniądze, jaka jest sytuacja, bo też chcemy odpowiedzialnie decydować i dyskutować. Po drugie, chcielibyśmy poznać też jakby może perspektywa, nie perspektywa, albo bardziej plan sprzedaży kolejnych działek. Już wiem, że niewiele ich zostało, ale też byśmy chcieli wiedzieć, co on ewentualnie chce sprzedać. No i przede wszystkim podpytać o tą ulicę Wyspiańskiego, no bo wyszła propozycja od naszego klubu, żeby... No to chciałem zostawić na koniec, ale proszę bardzo. Tak. Żeby jednak tą działkę na Wyspiańskiego oddać we władanie znowuż miasta, tak, i Urzędu Miasta i jej radnych, ponieważ no, jest ten plan, żeby tam jednak ten park został zachowany, no szczególnie, że tam są też pomniki przyrody. No trzeba po prostu pamiętać, że jest to jeden z klinów zielonych i warto o niego powalczyć i z tego, co wiem, już są jakieś pierwsze rozmowy z rektorem i rektor zaczyna się w tym kierunku jednak przestawiać. Także oby nic się nie zmieniło, oby rektor we wtorek wyszedł jednak z propozycją pewnego pojednania, szczególnie, że pewnie niedługo uczelnia przyjdzie znowu do Rady Miasta i do władz miasta o kolejne pieniądze. No i dobrze, żeby ten klimat współpracy był dobry, tak? A na dzień dzisiejszy no jest troszeczkę źle, a to jest nawet mało powiedziane. Także jeżeli chcemy współpracować, a dalej chcemy współpracować, bo chcemy inwestować w uczelni, nie wyobrażam sobie miasta bez uczelni i bez studentów. No chyba nikt sobie z nas nie wyobraża miasto. Zielonej Góry bez uniwersytetu. Tak, i zależy nam na rozwoju uniwersytetu, no ale trzeba pamiętać też, że no, to musi to się odbywać w jakimś zrównoważonym rozwoju, czyli... Panie radny, kończyć musimy niestety. Ja jeszcze króciutko na sam koniec. Komorowski czy Duda po wczorajszej debacie i na niedzielę? Ja zdecydowanie Komorowski. Uważam, że bardziej zrównoważony kandydat. No bez dwóch zdań, tak jednak Duda nawet w swoich wypowiedziach jako kandydat jest troszkę taki za bardzo impulsywny, za bardzo agresywny według mnie. No prezydent powinien być bardziej wyważony i mieć bardziej wyważone poglądy. Też nie w cudzysłowie, jak można powiedzieć, taką studencką gwarą, nie łykam różnych dykteryjek, które mówi się en face do kamery w trakcie debaty. Bardziej liczyłem na to, że będzie taka wymiana typowa zdań i poglądów. Troszeczkę bardziej podobała mi się ta pierwsza debata, bo ona była bardziej merytoryczna, ta druga to było takie troszeczkę... Już skakanie sobie do gardeł. My musimy kończyć, panie radny, pięknie, dziękuję. Dziękuję Filip bardzo. Gryko, radny klubu Zielona, razem był państwa i moim gościem. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Państwu dziękuję za uwagę. Spokojnego weekendu życzę. Do zobaczenia.